Yo, z tej strony Bartłomiej Kruk i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj zajmiemy się tematyką bólową, a dokładniej omówię, dlaczego boli Cię mostek podczas wykonywania dipów oraz co możesz zrobić, żeby tego bólu się w końcu pozbyć. Także serdecznie zapraszam i lecimy. Na sam początek trochę teorii. Dlaczego i po co tak naprawdę powstaje sygnał bólowy? Zdaj sobie sprawę, że rolą nadrzędną mózgu jest przetrwanie. Dlatego, jeśli nasz układ nerwowy poczuje się w danej funkcji, w danym ćwiczeniu niebezpiecznie, on się napnie i wyśle Ci sygnał do kory mózgowej, że Ty człowieku, zrób coś z tym, bo ja już tutaj nie wydalam, nie daję rady. Dlatego musimy powoli pokazać mu, że on może poczuć się na nowo bezpiecznie w strategii bezpiecznej i powoli przejdziemy sobie do strategii uwolnienia, powoli luzując napięcia i krok po kroku zbudując większą tolerancję na obciążenie. Przedstawię Ci teraz najczęstsze przyczyny, dlaczego boli Cię mostek podczas wykonywania dipów. Pierwszą przyczyną jest tak zwany event. Chodzi tu o to, że w przeszłości, kiedy wykonywałeś dipy, w konkretnym momencie doznałeś sygnału bólowego, czyli po prostu Cię zabolało. I ciało zapamiętało, że w tej funkcji, w tym wzorcu czuje się niebezpiecznie i nie przepracowałeś tego krok po kroku. Drugą najczęstszą przyczyną jest brak ruchomości w samej klatce piersiowej. Musisz wiedzieć, że każdy segment może pracować niezależnie od sąsiadującego segmentu. Na przykład łokieć może się prostować niezależnie od ruchu nadgarstka, czy nadgarstek się może zginać niezależnie od ruchu łokcia. Tak samo klatka piersiowa może poruszać się niezależnie od innych segmentów. Często tego brakuje, a to powoduje, że stwarza się więcej napięć na klacie, na barkach i powstaje potem sygnał bólowy. Dlatego potem pokażę Ci, jak segment klatki piersiowej może poruszać się niezależnie od innych segmentów. Trzecią najczęstszą przyczyną jest brak mobilności. Jesteśmy wtedy jak takie stare dziady, zesztywniali, no i nasze ciało nie czuje się fajnie i sprawnie. Więc musimy się rozluźnić, zmobilizować, ponieważ kiedy wchodzimy na dipy, nasz zakres ruchu jest mniejszy niż to, co wykonujemy na treningu, to będziemy tylko podrażniać naszą klatkę piersiową i pozostałe segmenty. Tak więc przede wszystkim trzeba się zmobilizować. Czwartą przyczyną jest częste wstrzymywanie powietrza podczas wykonywania dipów. Czyli robisz dipa i trzymasz to powietrze przez cały czas, albo ta wentylacja płuc nie jest adekwatna do tempa, w jakim wykonujesz ćwiczenie. Przez to powstają napięcia na mięśniach międzyszebrowych, wokół klatki piersiowej i wokół mostka. Brakuje wtedy ruchomości i co się dzieje? Powstaje znowu ból, więc przede wszystkim musisz oddychać. Często jest tak, że te przyczyny mogą być ze sobą powiązane. Jedna może nie wykluczać drugiej, a może być też tak, że przyczyna jest też całkowicie gdzie indziej. Dlatego też warto wybrać się do trenera medycznego, czy też fizjoterapeuty, który Wam pomoże. Pokażę Ci teraz dwa testy funkcjonalne, które sprawdzą mobilność Twojej klatki piersiowej oraz zakres rotacji wewnętrznej ramienia. Pierwszy test. Siadasz sobie, dajesz dwie ręce tutaj i teraz o wyprostowanym ramieniu idziesz jak najdalej razem z ruchem szyi, wzroku, dokąd potrafisz. Normą jest, kiedy masz zakres 180 stopni. Kiedy jest mniej, wiedz, że jesteś tutaj ponapinany, zwłaszcza w okolicy barku oraz klatki piersiowej. I ważne jest również, żeby się nie kompensowała, wyginając się jakoś dziwnie w odcinku lędźwiowym, czy też podnosząc biodro. Po prostu zachowujemy normalny zakres ruchu bez zbędnych kompensacji. Kolejnym ważnym testem jest zakres rotacji wewnętrznej ramienia. Bierzemy sobie ramię całkowicie rozluźnione i stabilizujemy łokieć, stabilizujemy bark. Idziemy sobie do rotacji wewnętrznej. Patrzymy, jak tutaj to u kolegi wygląda. I tu już jest jego ograniczenie, ale taki zakres jest jak najbardziej akceptowalny. Problem dzieje się wtedy, kiedy na przykład idziemy w ten zakres i nagle bark zaczyna tutaj wystawać i kompensujemy. Ma być na maksa ustabilizowany i nawet jeśli przy stabilizacji mamy taki zakres mały, to wiedzcie, że mamy problem. Przechodzimy teraz do ćwiczeń. Zaczynamy wpierw od poprawy mobilności. Możesz rozpocząć od automasażu w postaci rolowania piłeczką tutaj przyczepą na klatce piersiowej, a następnie do ćwiczeń ruchowych, czyli bierzesz sobie taką taśmę lub gumę lub kija i przenosisz ją za siebie, powoli, na prostych łokciach i przed siebie. Bierzesz sobie wdech i z wydechem możesz też przytrzymać w tym momencie najbardziej restrykcyjnym, gdzie najbardziej nam rozciąga tutaj przednią taśmę kończyny górnej, klatę i potem wracasz z wydechem. I znowu wdech, przytrzymanie i powtarzasz tak od 8 około do 12 razy, aż poczujesz, że trochę napięcia puściły. Drugie ćwiczenie. Opieramy sobie nadgarstek w rotacji zewnętrznej razem z samym ramieniem i teraz idziemy sobie z wydechem i odkręcamy, mobilizujemy
Bardzo ważne, żeby nie wyginać się w odcinku piersiowym w ten sposób, tylko żeby wszystko było zachowane neutralnie. I robimy to ruchem, nie tylko statycznie, ale właśnie przekręcamy się i odkręcamy z użyciem wydechu, ponieważ wydech też nas bardzo fajnie rozluźnia i uruchamia przez współczulnie. Trzecie ćwiczenie. Schodzimy na ziemię i teraz kładę się, daję jedno ramię w ten sposób, drugie ramię na to ramię i powoli otwieram się do góry. Ciągle wodząc wzrokiem za dłonią, z wydechem na końcu i powrót. Wdech i wydech. I tu jest izometria. Oddychamy, wracamy. Znowu wdech, wydech, powrót. Czwartym bardzo ważnym ćwiczeniem będzie poprawa ruchomości klatki piersiowej, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, przekładamy teraz na praktykę. Opierasz się o ścianę lub o słupek i zginasz się, ale w samej klatce piersiowej. Wyobraź sobie, że masz tutaj taki rogalik. Robisz wydech, masz się zgiąć i z wydechem, tak jakbyś ten rogalik otwierał, coraz bardziej do przodu. Ale bez ruchu szyi, bez wyginania się w odcinku lędźwiowym, chodzi właśnie o to, żebyś odseparował, czyli zdysocjował odcinek piersiowy od odcinka lędźwiowego i od szyi. Pokażę jeszcze raz. Robię wydech, wdech, wydech. To jest taki mały ruch, taka izolacja, ale potrafi przynieść zajebiste korzyści. Po mobilności kluczem do sukcesu będzie użycie izometrii. Kiedy Ty doznałeś bólu podczas wykonywania dipów, czyli ten tak zwany event, to trzeba otworzyć ten wzorzec ruchowy i na nowo poczuć się w nim bezpiecznie. Tak więc teraz odtwarzamy ten wzorzec ruchowy i teraz ja będę tutaj na Damianie powoli napierał izometrycznie właśnie w tym wzorcu. No i jego ciało pamięta doskonale, że tutaj doznał bólu, ale obciążenie jest o wiele mniejsze i powoli wzmacniamy i budujemy tolerancję na coraz bardziej narastające obciążenie. I teraz sobie budujemy, napinamy. Czasami pytamy też, czy coś boli, czy jest w porządku. Jeśli nie, to możemy trochę silniej w różnych wektorach się pobawić. Ja trochę wytrącam go do tyłu, trochę do przodu, trochę do boku. Tak, żeby wszędzie ciało poczuło się git, żeby było dobrze. Potem dopiero, kiedy tu czuje się w porządku, to możemy powoli prostować łokcie. Tak, jakbyś wypychał dipa. Pchaj trochę do dołu. Tak, powolutku. Super. I zginasz łokcie. Bardzo dobrze. Powoli. Powoli. Super. I znowu napierasz w dół. Powoli, powoli, powoli prostujesz. Tak. I powoli zginasz. I w ten sposób możemy sobie trenować. Czy to z partnerem treningowym, czy to z użyciem gumy oporowej. Kolejnym etapem będą dipy z pomocą gumy oporowej. Skakujemy na dipy. Dajemy sobie tutaj stopę jedną na gumę. Hop. I w takim odciążeniu będziemy pracować, ale na początku w niepełnym zakresie ruchu. Czy masz postawę otwartą, optymalną, powoli sobie schodzisz w dół, w powolnym tempie, do połowy na przykład i wychodzisz do góry. Najważniejsze, żeby nic Cię nie bolało, nic nie kłuło. Oddychasz i wychodzisz do góry. I bardzo ważne jest to, żeby robić to powoli, spokojnie i dać sobie czas na adaptację tkanek do nowego obciążenia. Kolejnym etapem będzie praca na pełnym zakresie ruchu, ale też na razie jeszcze w odciążeniu. Tak więc wchodzę sobie w gumę i też w powolnym tempie, na spokojnie idę sobie w dół, oddychając bezbólowo i wychodzę do góry. Nigdzie się nie śpieszymy. Pozwalamy poczuć się układowi nerwowemu mięśniowemu, właśnie żeby poczuło się tutaj ono wszystko dobrze. Jak już wzmocnisz się w odciążeniu z gumą oporową, to potem wchodzimy już na pełne dociążenie z własną masą ciała. Tylko na razie jeszcze pracujemy na niepełnym zakresie ruchu. Czyli znowu robisz podpór, wykonujemy połowiczny ruch z zatrzymaniem i góra. Ważne, żeby zrobić izometrię tam, gdzie jest najsłabiej. Przytrzymanie. Tutaj oddychasz i wychodzisz do góry. Ostatnim etapem w procesie naprawiania będzie wykonywanie już pełnego zakresu ruchu z pełnym dociążeniem z własną masą ciała. Czyli znowu wchodzimy do podporu, wykonujesz dipa, ale w powolnym tempie i powoli do góry. I jeszcze się nigdzie nie śpieszysz. Idziesz powoli w dół, powoli do góry. Wykonujesz tak kilka powtórzeń w warunkach bezpiecznych i potem z tygodnia na tydzień powoli progresujesz i możesz dołożyć szybsze tempo i zobaczysz, że ból mija i tak naprawdę już nic się nie dzieje. Pamiętaj też, żeby nigdy nie trenować w bólu, ponieważ szansa na zregenerowanie bardzo maleje. Najważniejsze jest to, aby uzbroić się w cierpliwość, ponieważ to jest proces. Słuchajmy uważnie naszego ciała i tego, co nas mówi, ponieważ jeśli nie będziemy tego uważnie słuchać,
to reakcja będzie odwrotna do zamierzonej. Tak więc, jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, subskrybujcie, obserwujcie na bieżąco, koniecznie dajcie znać, czy te ćwiczenia Wam pomogły, na ile Wam pomogły, a jeśli może macie też kogoś, kto zmaga się z bólem mózga, to wyślijcie mu ten filmik. A jeśli może jesteś z Krakowa i nadal nie możesz sobie z tym poradzić lub masz jakieś inne dolegliwości bólowe, napisz do mnie wiadomości prywatne, czy to na Instagramie, czy na Facebooku i chętnie Ci pomogę. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!